Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, wykonam makijaż ślubny, ale taki, który wykonałabym, gdybym w tym roku brała ślub. Z pewnością będą to inne kosmetyki, inna technika makijażowa. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to będzie, co z tego wyjdzie oraz jak będzie wyglądał ten makijaż, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Jeżeli oglądacie mój kanał, z pewnością wiecie, że dużą wagę przykładam do pielęgnacji skóry. Dobrze wypielęgnowana skóra to kluczowy element w makijażu ślubnym. Bez tego makijaż nie będzie wyglądał idealnie, nie będzie wyglądał perfekcyjnie. Także kochani, pamiętajcie o tym, jeżeli macie w tym roku ślub, abyście dużo wcześniej zaczęły kombinować z różnymi zabiegami. Jeżeli chodzi o takie profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne w gabinetach kosmetycznych oraz skupcie dużą uwagę w doborze odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji skóry. Skóra przede wszystkim powinna być nawilżona oraz rozświetlona, także wybierając odpowiednią pielęgnację bądź zabiegi kosmetyczne, zwróćcie na to szczególną uwagę. Pamiętajcie również o nawadnianiu skóry, a nawadniać skórę możemy tylko i wyłącznie przez picie dużej ilości wody. Także kochani, ten kluczowy temat zamykam i przechodzimy do makijażu twarzy. Mój makijaż ślubny zaczęłam od makijażu twarzy. Dzisiaj jednak postawiłabym na technikę odwróconą, dlatego makijaż rozpoczynam od makijażu oczu. Na oczy nakładam bazę, jest to Paint pod Smaka. To jest sprawdzona baza przeze mnie, bardzo dobry produkt. Dzięki technice odwróconej makijaż będzie wyglądał świeżo. Nałożę mniej pudru pod oczy i skóra pod oczami będzie wyglądała świetliście, nie będzie obciążona oraz makijaż będzie wyglądał na czysty, estetyczny. Bardzo długo wzbraniałam się przed tą techniką, ponieważ kiedy nie miałam gotowego płótna, czyli nie miałam przygotowanej odpowiednio skóry twarzy, nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak ten makijaż będzie wyglądał. Dzisiaj już tego problemu nie mam. Przełamałam pierwsze lody i uważam, że jest to bardzo, bardzo dobra technika. Bazę nakładam również pod oczami i wklepuję ją palcem. Zapomniałam chyba wspomnieć, że ja już twarz mam przygotowaną, nałożyłam moją ulubioną pielęgnację witaminową z witaminą C, która bardzo fajnie rozświetla mi skórę twarzy, także na razie nic już nie nakładam na skórę twarzy, ponieważ twarz jak najbardziej jest świetnie nawilżona. I przechodzę teraz do makijażu oczu i z pewnością jesteście ciekawi, na jakie cienie postawiłabym przy moim obecnym makijażu ślubnym. A są to dwie palety, których używam zawsze, kiedy wychodzę na jakieś ważne wyjście. I kochani, są to palety od Pat McGrath. Jest to Mothership 2 oraz Mothership 5. Są to niesamowicie napigmentowane cienie o przepięknej formule, niespotykanej, unikatowej oraz świadomość użycia tych kosmetyków w tak ważnym dniu dodałoby mi takiej szczypty odrobiny luksusu. Także kochani, mam tutaj dwie palety, pokażę Wam, jak one się prezentują. Zacznę może od Mothership 2. Wygląda następująco. Mamy tutaj cztero duochromowe cienie. To są takie prasowane pigmenty, które niesamowicie odbijają światło i w zależności od kąta padania światła one zmieniają swój kolor. Mamy również tutaj satynowe cztery cienie oraz dwa maty. Bardzo fajnie, że mamy tutaj taki bazowy kolor czarny. No i druga paleta prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj również cztery duochromy. Zobaczcie, jak zmieniają kolor. Trzy przepiękne odcienie brązów matowych. Ten to jest taki brązo-pakłażan.
Mamy tutaj dwie satyny oraz jeden taki prasowany pigment w kolorze starego złota. Kocham te cienie, kocham te cienie. Niestety w tej palecie nie posiadam cienia przejściowego, dlatego posilam się paletką Natural Matte z Affectu i sięgam po odcień, który nazywa się M107. Jest taki przejściowy, piękny kolor. I ten cień będę nakładała na załamanie powieki. Blenduję ten cień w załamaniu powieki pędzelkiem P36 od Hulu. No i mam podkreślone załamanie powieki. Sięgam teraz po paletkę Mothership numer 5 oraz po taki bardzo piękny odcień brązu. Jest to taki średni brąz. I nakładam go w załamanie powieki, od razu blendując. Cienie się bardzo ładnie ze sobą łączą. Są dobrze napigmentowane i z jednej palety, i z drugiej. Także praca nimi to jest czysta przyjemność. Przepięknie te dwa kolory ze sobą się połączyły. Bardzo ładnie kolorystycznie do siebie pasują. Ja jestem zachwycona w ogóle jedną paletą i drugą. Bardzo przyjemnie się nimi pracuje. Ja jestem zwolennikiem dokładania cieni, dokładania cieni, dokładania cieni, niż nałożenia dużej ilości cienia i długiego blendowania. Ja wolę zdecydowanie stopniować nasycenie koloru. I tak też właśnie robię. Wtedy powstaje mi przepiękna, delikatna chmurka. Nie mam tutaj żadnego strachu przed jakimiś plamami, przed jakimiś granicami nieroztartymi. Zawsze pracuję właśnie na takich puchatych pędzelkach. Także kochani, na razie mam nałożone dwa kolory cieni. Będę teraz przyciemniała sobie tutaj delikatnie zewnętrzny kącik oka i również z palety Mothership numer 5 sięgam po cień, który ma taki piękny czekoladowy odcień. Nakładam go na zewnętrzny kącik, tylko na ruchomą powiekę. I delikatnie rozcieram do góry i łączę z tymi dwoma cieniami, które nałożyłam wcześniej. Wszystko pięknie, ładnie mi się blenduje, ładnie wszystko mi się tutaj łączy. Jak możecie zauważyć, dużo ciemniejszy jest ten makijaż od mojego poprzedniego makijażu, jest bardziej intensywny. Ale obecnie postawiłabym właśnie na coś takiego. Teraz kochani, na środkową, centralną część powieki, zaraz zobaczę co ja tutaj mam. Sięgam teraz po niezastąpiony glitter primer z NYXa i będę aplikowała go na ruchomą powiekę, na centralną jej część.
bardzo malutkich śladowych ilościach i nakładam teraz opalizujący, przepiękny cień z paletki Mothership numer 2. On mieni się tak właśnie na brzoskwiniowo, trochę zielono. To jest mój ulubiony cień z tej palety. Jak widać, już ma taki mały dołek. I nakładam go na centralną część powieki. Jak widzicie, nie odcinam żadnego cut crease'a, nie bawię się w tego typu techniki makijażowe, dlatego że uważam, że wiecie, moda przemija na różne techniki, różne dziwne, charakterystyczne makijaże i oglądając zdjęcia za 10 lat chciałabym, żeby ten makijaż nadal był, że tak powiem, modny, nadal był, żeby mi się nadal podobał po prostu. Przepiękny jest ten cień, zobaczcie, jak on ładnie połyskuje. No jest cudowny. I to samo robię z drugą powieką, nakładam glitter primer. Zawsze sobie ten glitter primer nakładam na dłoń i go rozpracowuję, rozcieram go. Wtedy mam taką pewność, że nakładam dosłownie śladową ilość, nie nawalę dużo tego kleju na powiekę, ze względu na to, że jak nałożymy zbyt dużą ilość glitter primera, mogą nam się robić dziwne takie skorupy, może nam się właśnie ten pigment wręcz odklejać. Nakładam jeszcze odrobinkę płaskim pędzelkiem, delikatnym, budując właśnie krycie, budując nasycenie. Jak zauważyliście, zostawiłam sobie wewnętrzny kącik oka pusty. I teraz rozcieram granice tego. W porównaniu z turbopigmentami te pigmenty prasowane od pat w ogóle się nie sypią, w ogóle mi nigdzie nie migrują, nie przechodzą mi na inne cienie, zostają w tym miejscu, w które je wklepałam. Także kochani, na razie tak to wygląda. Sięgam teraz, kochani, powiecie, jaki ulubiony mój pędzelek. No oczywiście, jest to mój spryciarz P66. I sobie będę, słuchajcie, nakładała brązowy cień z paletki Pat McGrath Mothership 2. Jest to jedyny matowy brąz tej palety. I nakładam go przy linii rzęs, w zewnętrznym kąciku oka. Przyciemniam sobie kącik. I możecie zauważyć, kochani, że w ogóle mi się cienie nic a nic nie osypały. To są właśnie bardzo dobrej jakości cienie, które po prostu się nie osypują. I teraz sięgam po czarny cień z palety Mothership numer 2 i również przyciemniam sobie tutaj zewnętrzny kącik. Przy linii rzęs. Delikatnie zachodzę do góry, ale to są bardzo minimalne pociągnięcia pędzlem. Nie nakładam dużo tego produktu. I automatycznie ten zewnętrzny kącik mi się fajnie tutaj unosi. Mimo właśnie tak niebezpiecznego koloru, jakim jest kolor czarny, te cienie w ogóle się nie osypują. Wsiekłam potem pierwszy pędzel, nie nakładam w ogóle żadnego produktu, tylko rozcieram granice i łączę te kolory w zewnętrznej części mojego oka. Kochani, teraz namaluję sobie kreskę, ale będzie to tylko i wyłącznie kreska wzdłuż linii rzęs. Nie będę wyciągała żadnych jaskółek, chcę po prostu zagęścić linię rzęs. Także do tego celu użyję mojego ulubionego ostatnio eyelinera z Art Deco. Pomyślałam sobie, że może nałożę jeszcze ten przepiękny odcień takiego gold rose, takiego różowego, właśnie połyskującego na złoty cienia i nałożę delikatnie tutaj na zewnętrzną część, na to takie łączenie z matami.
O, bardzo fajnie mi to tutaj wychodzi, bardzo fajnie to pasuje. Delikatnie przyciemnia sobie tym takim pośrednim brązem czekoladowym zewnętrzny jeszcze kącik. Łączę te cienie ze sobą. Na razie górną powiekę mam już pomalowaną, teraz czas na makijaż twarzy. Na początku zaaplikuję bazę rozświetlającą z Becca na całą twarz. Jest to w sumie taki rozświetlacz w płynie. Rozdzierając tą bazę, ten rozświetlacz, będę unikała miejsc, w których mam rozszerzone pory. Aplikuję raczej ten produkt na zewnętrznej części mojej twarzy. No i oczywiście nie zapominam o dekolcie. Pamiętajcie, że uszy i dekolt to jest kontynuacja naszego makijażu, szczególnie jeżeli chodzi o makijaż ślubny. Musimy pamiętać o pomalowaniu również dekoltu szyi oraz o rozświetleniu tych miejsc, ponieważ to bardzo ładnie wygląda, kiedy mamy taką zdrową, rozświetloną skórę. A w miejsca, gdzie mam rozszerzone pory, czyli na moją centralną część twarzy, nakładam niezastąpioną bazę The Professional z Benefitu. Nakładam ją również odrobinę pod okiem, żeby wygładziła mi miejsca pod oczami. Na co dzień nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. Ale to jest ten wyjątkowy dzień, w którym chcemy, żeby wszystko pięknie, ładnie wyglądało i było mega wygładzone. Czas, kochani, teraz na makijaż twarzy. I w dniu dzisiejszym postawiłabym na podkład Yves Saint Laurent All Hours. Jest to podkład długotrwały, o bardzo dobrym kryciu i przede wszystkim ten podkład przepięknie wygląda na twarzy. Także, kochani, mam tutaj odcień BD20. Wygląda na to, że troszeczkę się opaliłam. Więc mieszam ten podkład z odcieniem B30. Ponadto przepięknie pachnie, wiecie, jaką ja mam słabość do zapachów. No i te dwa kolory wyglądają ze sobą obłędnie. Bardzo pięknie, bardzo naturalnie, lekko, świetliście. Pamiętajcie o uszach. Resztkę tego produktu nakładam na ucho. Podkład na skórze wygląda przepięknie, przepięknie, bardzo ładnie, naturalnie. Kochani, teraz czas na korektor i użyję korektor marki Too Faced Born This Way. Jest to odcień Porcelain. Nakładam go pod oko i schodzę delikatnie tutaj wzdłuż linii nosa. Wklepuję gąbką. Odrobinę tego korektora nakładam również delikatnie na brodę, na centralną część nosa oraz na czoło. Dzięki temu rozświetlam sobie tą centralną część twarzy. Kochani, teraz nałożę odrobinę pudru pod oczy, żeby zagruntować korektor, żeby nie robiły mi się tutaj żadne rolowania. Także sięgam po delikatny pędzelek syntetyczny, jest to Hulu P26. I nakładam teraz puder, który jest najlepszym pudrem pod oczy. Jest to puder o właściwościach nawilżających, rozświetlających. Jest to, kochani, puder marki La Mer. Wklepuję go tutaj w okolice pod okiem i zostawiam taką delikatną warstwę. A ja, kochani, teraz sięgam po produkty do konturowania na mokro, a jest to produkt Toma Forda. I będę aplikowała ten produkt pędzelkiem syntetycznym, jest to P58, również z Hulu. I kieruję się właśnie od strony ucha. Bardzo dobrze się korzysta z tego produktu. On przepięknie się blenduje, bardzo ładnie, naturalnie wygląda na skórze. Nałożę również na linię żuchwy. I na czoło. Dzięki temu optycznie to czoło mi się obniży.
Czas, kochani, teraz na konturowanie nosa. Również wykonam konturowanie na mokro. Robię to już takim precyzyjnym pędzelkiem. Jest to pędzelek z palety Naked 3. Bardzo fajny, syntetyczny, który niestety nie nadaje się do cieni, ale idealnie sprawdza się do kremowych konsystencji. Konturowanie na mokro mam już zrobione. Czas teraz to wszystko ugruntować, przypudrować i będę używała puder o satynowym wykończeniu. Jest to puder marki Sensai. I najpierw nałożę go, wklepując gąbeczką właśnie na centralną część twarzy. Wklepię oczywiście na nos. Czoło. Dzięki temu ten makijaż w tych miejscach długo będzie utrzymywał się w macie. Wklepuję go również w miejsca, gdzie mam rozszerzone pory. A na resztę twarzy nałożę ten puder pędzelkiem w niewielkich ilościach. Czas, kochani, zająć się teraz dolną powieką i będę nakładała ten kolor przejściowy z palety Affect na dolną powiekę. Nie boję się schodzić niżej. Staram się jak najbardziej powiększyć moje oko. Możecie zobaczyć, jak to oko się fajnie tutaj otworzyło. Dzięki temu, że zeszłam tym cieniem troszeczkę niżej. Teraz sięgam, kochani, po ten drugi cień, który nakładałam z palety Mothership numer 5. I nakładam go tuż pod linią rzęs. Idealny pędzelek do nakładania to oczywiście P66. To jest pędzelek do zadań specjalnych. I przyciemniam to ciemniejszym brązem z tej palety. Aplikując szczególnie ten cień w zewnętrznym kąciku, łącząc go z górą. Teraz nałożę, kochani, taki satynowy, jasny odcień z tej palety w wewnętrzny kącik oka. Rozświetlam sobie kącik i podciągam go tutaj do góry. Bardzo ładnie mi rozświetlił tą okolicę. A taki duochromowy, jasny kolor nałożę tutaj na górną część wewnętrznej mojej powieki. On bardzo ładnie będzie się tutaj mienił, połyskiwał. Troszeczkę schodzę z nim. Wygląda przepięknie. Zaaplikuję go również tutaj w wewnętrzny kącik dolnej powieki. Sięgnę jeszcze po czarny kolor z palety Mothership numer 2. I nałożę minimalną ilość w zewnętrzny dolny tutaj kącik. O właśnie, ładnie mi się to połączy z górą. Kochani, jeżeli chodzi o cieniowanie, to oko jest już chyba wykończone, tak mi się wydaje. Nic bym już tutaj nie dała rady nawet wcisnąć. Także szybciutko wytuszuję rzęsy, nakleję kępki, oczywiście klawier i za chwileczkę do Was wrócę. Wytuszowałam rzęsy, naklejam kępki, od razu oko robi się ogromne. Teraz na linię wodną nałożę eyeliner, biały, taki kremowy eyeliner z marki Makeup Atelier Paris. Jest to odcień Ivory. Jest to fajny eyeliner długotrwały i mam pewność, że długo utrzyma mi się na linii wodnej. Czas na konturowanie i nie zaskoczę Was niczym. Do konturowania użyję produktu, który uwielbiam. Jest to bronzer marki Marc Jacobs w kolorze 104.
Biorę teraz pędzelek, którym nakładałam na zewnętrzną część twarzy puder i to wszystko sobie ładnie rozcieram jeszcze, żeby to miało piękne, miękkie przejście. Kochani, i czas teraz na róż, a użyję różu o cudownym odcieniu koralowym. Jest to paletka z Benefitu, a odcień różu nazywa się Galifornia. Przepięknie pachnie ta paleta, przepięknie. Nakładam odrobinkę właśnie na kości policzkowe. Zastanawiałam się nad rozświetlaczem i jedyną rzeczą, którą nie zmieniłabym w moim makijażu ślubnym, to oczywiście rozświetlacz, bo w poprzednim filmie przypomniałam sobie o Merylu i ona ma tak piękny, tak cudowny blask, że użyję go również w tym filmie. Także kochani, nakładam Merylu. No, cudowny blask. Bardzo tęskniłam. I się przeprosiłyśmy w ostatnim odcinku. Także mam nadzieję, że Merylu mi wybaczyła to zaniedbanie i odtrącenie na dłuższy czas. No, ale zobaczcie, no. Kochani, tak sobie patrzę na tą moją twarz i myślę sobie, że została już tylko pomadka, ale o czymś zapomniałam. I oczywiście zapomniałam pomalować swoich brwi. Także kochani, zajmę się teraz moimi brwiami i za chwileczkę do Was wrócę. Kochani, do makijażu brwi oczywiście użyłam produktów z Anastazji Beverly Hills. Jest to Brow Duo Powder. To są cienie, które uwielbiam, które maltretuję i są tak mega wydajne, że po prostu no nie ma końca. Serdecznie polecam. No i kochani, czas na usta i myślę, że mi nałożę konturówkę z Golden Rose w odcieniu 225 i pomadkę z Anastazji Beverly Hills w kolorze Dolce. Jest to moja ulubiona pomadka z Anastazji. Przepiękny kolor. To jest mój kolor na 100%. I tak, kochani, prezentuje się mój makijaż ślubny, który wykonałabym, gdybym w tym roku miała ślub. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba kolorystyka. Jak zauważyliście, dobór kosmetyków oraz właśnie kolorystyka zdecydowanie różni się od tego, co miałam w dzień mojego ślubu. Czyli ten okres 4-letni zrobił swoje. I ciekawa jestem, który Wam się bardziej podoba makijaż, ten dzisiejszy czy ten, który wykonałam ostatnio. Koniecznie zostawcie mi taką informację na dole pod filmem. Jestem bardzo ciekawa, na który makijaż Wy byście postawili. Jak kochani zauważyliście, postawiłam na inną technikę, na inne kosmetyki. Wszystko jest zupełnie inne. Tutaj zdecydowanie postawiłam na miękkie wykończenie, jeżeli chodzi o makijaż oczu, bez kreski. Postawiłam na cieplejsze odcienie, cieplejsze kolory. Pomadka może troszeczkę przypomina odcień pomadki, który miałam w poprzednim filmie. Tamta zdecydowanie była bardziej intensywna. Ta jest delikatniejsza. Postawiłam oczywiście na inny podkład, na inne produkty i jestem ciekawa, czy Wy widzicie różnicę w wykończeniu oraz jak Wam się podoba całokształt tego makijażu. To koniecznie podzielcie się taką informacją ze mną na dole. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!